11 lipca wspólnota benedyktyńska we Lwowie miała uroczystości odpustowe w Solonce w uroczystość swojego założyciela świętego Benedykta. Uroczystej mszy świętej przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z proboszczem parafii ojcem Leopoldem Rudzińskim i księżmi parafii lwowskich, którzy przybyli na wspólną modlitwę. W swoim kazaniu arcybiskup podkreślił, że założenie wspólnoty monastycznej świętego Benedykta na terenie archidiecezji lwowskiej było szczęśliwym momentem w wielowiekowej historii zakonu benedyktynów. Dzięki temu możemy gromadzić się w tym kościele i klasztorze, aby obchodzić święto naszego patrona. Cieszymy się, że jest tu realizowana mądra zasada życiowa módl się i pracuj, która może trwać i rozwijać się, stając się darem dla wierzących, a dla niewierzących i poszukujących lub zwątpionych niech będzie zachętą, aby zastanowić się nad prawdziwym znaczeniem życia. A na koniec metropolita dodał, bo powołanie na chrzcie, odrodzeni z wody i Ducha Świętego mamy w nim i od niego moc odmieniać ten świat, w którym żyjemy, czyniąc go bardziej ludzkim, a zarazem bardziej Bożym, czyli świętym. Dziś wpatrujemy się w blask świętości świętego Benedykta i wysławiamy Boga za jego obecność w naszym pielgrzymim życiu na ziemi. Po mszy świętej odbyło się poświęcenie figury świętego Józefa na wewnętrznym dziedzińcu klasztoru benedyktynów oraz poczęstunek dla wszystkich obecnych, gdyż wspólnoty benedyktyńskie słyną ze swojej gościnności.